To już, wybieram sobie najpierw samochód, zobaczę, czy da się tak to ciekawie zrobić. Coś do offroadu, zobaczę ile one osiągają. Tu mam chyba taki offroadowy motocykl. No to najpierw motocykl, zobaczę jak one sobie tam radzą. 220 km na godzinę. To jest max, tylko że tam na szutrze chyba jeszcze wolniej będzie to jechać, nie? Dobra, ja się tam tepnę. Można wziąć sobie motorówkę, albo te powerboats, albo można wziąć sobie tu taką super skrętną motorówkę. Dowolność jest. Czyli może być albo ta motorówka. Ja zobaczę jak to w ogóle wygląda ta. Zobaczę jak w ogóle wygląda tutaj sytuacja. O dobra, jest smakosz, super. Tutaj chyba tą motorową będzie spoko. O nie. Zobaczcie, tu trzeba wymijać tego. Ale ona się może rozpędzić do 300 nawet, nie? Więc... Ja pierdziele, ty. Ale zajebiście tu jest. Czemu tu nie ma żadnego wyścigu w grze? To bardziej na spływ kajakowy, a nie na motorówy. Ja pierdziele, co to jest, ty? No dobra. Chyba nie będzie tak źle tą motorówką pływać, tylko znowu ktoś skillowy musiałby jechać z tym, nie płynąć. I też tak w okolicach 200 km na godzinę te motorówy by tutaj sunęły. Ale jest wybór, można wziąć albo tą motorówkę, albo można wziąć tą mniejszą, która jest bardziej zwrotna, nie? To jest taka jak widzicie, nie? Super zwrotna, ale 200 nie da rady ogarnąć. Więc można wziąć tą, albo tamtą dużą. No ta duża chyba tu porobi robotę. Ona będzie tu co chwilę Ty patrz, ja nie mogę tu cofać tą motorówką. Nie mogę tu kuźwa wycofać. To podpłynie pod górę w ogóle. Jak tu jest stromo, ty. Samochód tu wjechał nawet. No tak, to chyba najbardziej racjonalne to są te powerboaty, nie? Ty, nie mogę. Dawaj, do góry. No nie mogę, kurde. Ja pierdzielę, i co teraz? Dawaj, bierzemy dużą. Nie da rady. Spróbuję się nią odwrócić, ty. No nie mogę. Nie mogę się nią odwrócić tu. Drift motorówką. Nie no, muszę samochodem tam podjechać, bo tutaj nawet pod górę nie da się motorówką podpłynąć. Z góry się da. Tylko szybko się płynie. Ty, tu się samochodem da jechać. O co chodzi? What? Patrz na to. No dobra, ale motorówki tu mają być, tak? Czyli robimy, tutaj jest tak blisko tej wody, że chyba będzie nawet klakson słychać, nie? Drift samolotem to jest coś, tak, da się tutaj driftować samolotem. Dziwnie to wygląda, ale da się, dobra. Ja biorę sobie... tu mam jakiś nieulepszony samochód. Wezmę sobie, bo wiem, że znowu motorówką może być ciężko. A co ja tutaj takiego? A może mam jakieś części do tych autek? A wezmę sobie Ariela, to jest taki offroadowy. Czekaj, osiągi. O, mogę coś ulepszyć, dobra, to sobie trochę ulepszę. Ariela. Ariel Nomad. O, czekaj, nie to nacisnąłem. Opony jeszcze. No i fajnie, i mam 112, wystarczy. Powinno wystarczyć. Dobra, super. Ekstra. Czyli co, gdzie jest motorówa? To chcę motorówą. Chcesz coś motorówą? Offroadowe kontra motorówka, no. Musimy tylko poczekać na motorówkę. Kto chce motorówkę? Smakosz chyba chce. Coś mi się wydaje, że on chce, no. Jak zaprosimy kogoś jeszcze tutaj, to nie zmieszczą się chyba na tym. Zaprosimy, no. Czekaj, no zaproszę, no nie będę taki. Kogo my tu mamy? Patrzcie ile tych zaproszeń. Tylko nie mogę akceptować już. Się nie chcą akceptować. Nie wiem czemu, mam znowu blokadę. Na początku streama ładnie poszło. A teraz już nie chcę. O, dobra, coś się wiesi.
Dobra. I zaproszę jeszcze jedną osobę, taką, która jest na streamie, mam nadzieję, że będzie ktoś taki. Miłosz chyba, nie? Zaproś do ekipy. No i wystartujemy, czyli dwie motorówy i dwa pojazdy offroadowe. One nie są za szybkie, może motorówką, super. I zrobiła się noc, bardzo mi przykro. Ktoś ma protipa, jak noc wyłączyć? Zobaczę, jak smakosz tu wygląda. Dobra, jakoś się zatrzyma. Aha, bo on jest na niewidoku teraz, spoko. Spoko, jak jest na niewidoku, to się przyblokował, jest git. Okej, wszystko jasne. Okej, zrobił się dzień, będziemy mogli chyba już normalnie jechać. Jak tu sytuacja wygląda? Jeszcze czekamy na jedną osobę. Gdzieś tu był chyba Miłosz, nie? O, jest Miłosz, dobra. Mamy, nie wiem, jak się tutaj tak szybko przeniósł, ale jest. Jest spoko. Czyli co? Zaczynamy wyścig. Jedziemy sobie właśnie, muszę wyznaczyć trasę. Wypadałoby wyznaczyć traskę naszego wyścigu. Pojedziemy sobie do Salt Lake City. Nie będziemy tutaj przesadzać, myślę, że wystarczy. I szutr będzie się łączył chyba z którymś z mostów, nie? Ty, a żeby może sam te motorówki miały trochę przewagi, to może objedziemy pojazdami lądowymi trochę to wielkie słone jezioro, bo myślę, że samochody będą miały jednak przewagę i nasz wyścig będzie się kończył tutaj, na tym moście dopiero, co wy na to? Cyk! Żeby motorówki miały troszeczkę jednak przewagę, czuję, że tutaj gdzie jest wąsko, no będzie przerąbanie dla motorówek. Więc tak, czy wszyscy gotowi są? Gdzie jest ten Miłosz? Gdzie on jest? Tak, najlepiej na niewidoka się na chwilę zrobić. Niech on tutaj podjedzie i zaraz wystartujemy. Ścigaj się polonezem offroadowym. Dobra, ustawieni wszyscy? Wszyscy są, okej, okay. Uwaga. Wystartowali. O, tu jest zawsze trochę opóźnienie. Startujemy. Dobra, poszli. Robimy wyścig. Tam dałem troszeczkę... Pociek poszedł, ty! Ja pierdziel, co ja zrobiłem? Ja chyba źle zrobiłem, że im dałem taką przewagę. Pociek poszedł. Już się musiał zresetować, bo gdzieś się rozwalił, ty. Okej. Okay. O, ale mnie tu obróciło. Ten nomad tak samo tu się zachowuje jak w Fordzie. Też go tak obraca. Panie, mogą zjechać. Ej, oni nie mogą tu wystartować nawet. Nie, no mam nadzieję, że sobie poradzą. Powoli, chłopaki, kurde, ja wiem, że to wyścig, ale... Ale spróbujcie w ogóle to zjechać, nie? Strasznie rzuca tego mojego nomada. No, bo lekki jest, tak, to się zgadza. Chyba dobrze zrobiłem, że dałem ten to jeszcze jezioro do przepłynięcia, bo oni tam będą mieli na wprost i dadzą sobie radę, myślę. Tu by musieli nas gdzieś powyprzedzać chyba. Będą mieli tu jakąś kopkę, tu jakieś zwężenie, ty. No mogą mieć ciężko, chłopaki. O ty, hamuj. Co on? Ej, nie ma hamulcu ten samochód. Kurde, jaki on jest słaby. Dobra, motorówka dogania, zobacz. Będzie wyprzedzanko zaraz. Patrz jak poleciał, ty, ja cisnę. Się nie ma co oglądać za siebie, zobacz jak poszedł. O ty, ale beznadziejny ten samochód jest. Patrz jak poszedł. Kurde, ty. Motorowy chyba porobią teraz. Ja się tu oglądam, bo się zastanawiam, czy dadzą sobie radę, czy nie. Tu widzę, że ja sobie nie dam rady. Ej, patrzcie, no na każdym zakręcie obraca mi tą furę. Beznadziejna jest. Muszę ją sprzedać chyba, cholerę. Nie, tu nie można sprzedawać w tej grze, niestety. No, możecie spamować dowoli tutaj na czacie, nie ma problemu. Moderatorzy będą wiedzieli, co z wami zrobić. Ze spamerami. Pewnie, że tak.
Od razu bany i do widzenia. Nie będzie komentowania na streamach. O kurde, Smakosz zostawił nas. 5 km do celu. Porobił. A nie, czekaj, gdzieś się tam chyba rozwalił. Gdzie on? Już daleko jest. Już go nawet na tej powiększonej mapie, oddalonej mapie nie widać. Zobacz. Zaraz Miłosz zacznie nas wyprzedzać. Kurde. A się tak zastanawiam, da radę czy nie? No, to jest hardcore. Ale wiesz, 4000 poziom mieć. Jak ja tutaj też trochę gram w To The Crew, a mam 200 dopiero. Trzeba chyba codziennie od samej premiery grać w The Crew, tak mi się wydaje. Albo mieć jakiś super sposób na reputację. Nie wiem. To jest jakiś kosmos, ale dobrze gra on, kurde. Motorowami, on już chyba dopłynął. On już chyba dopłynął. On już jest chyba na miejscu. No, ale powiem wam, że na offroady już nigdy nie wezmę nomada. Jezu, jak na każdym, wiesz, zakręcie. Odwraca go. Patrz, już na miejscu jest. Ja pierdzielę. Jaki kosmos. No. Zobaczymy, jak z Miłoszem będzie. Już stoi na tym, zobacz, pod mostem, tam gdzie mamy punkt. Ale fajnie, podoba mi się coś takiego, takie wyścigi. Tu muszę zjechać. Te tory są jakieś. Mogą być i tory. Patrz na to. Dopłynął szalony. Wiecie, ta motorówka jest tak duża, że mi się wydaje, że jestem w stanie na nią wjechać motocyklem, zeskoczyć. Ona jest naprawdę bardzo duża, ta motorówka. Jest to chyba zresztą największa motorówka, jaka jest w tej grze, naprawdę. Jeszcze czekamy na resztę. Miło, że razem z tym drugim gdzieś tam są w tym. W krzaczorach jeszcze, daleko. Możemy podejrzeć, no. A nie, Miłosz jest już tutaj. Okej, dobra, ja myślałem, że daleko gdzieś są. To mi coś nie zaktualizowało chyba. 800 metrów, proszę bardzo. metrów, a bo on tym małym cip-cipem płynie, patrz. Cip-c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 ip. On jest zajebiście skrętny, nie? Ale no niestety prędkość maksymalna niska jest. No i tak. Mi się wydaje, że fajny wyścig wyszedł. Samolot jakby tutaj, to bez sensu totalnie, nie? To by musiał być jakiś samolot chyba, który by tyłem leciał, nie? No taki by musiał być samolot. Czy nie? No ale wyścig fajny i zobaczcie, wyścig wyglądał tak. Ja sobie, fajnie, że tutaj w The Crew jest wyznaczona trasa, jak jechałem, nie? Tutaj jechaliśmy tu i stąd. Wcale nie taki długi był, ale motorówki miały tutaj naprawdę ciężko. Tutaj jest ciężko spłynąć, bo zobaczcie, jest tu bardzo wąsko dla tych dużych motorówek. Tutaj zobaczcie, na środku jakaś kłoda, jakieś kamienie gdzieniegdzie są, nie? Tu jest naprawdę trudno. Ale wyścig fajny, myślę, że się udał. Bo też nie wszyscy dojechali w tym samym czasie i nie było tak, że motorówki miały jakąś wielką przewagę, nie? Że tam nagle o. No. Także tak to wygląda. Kurde. Czekaj, ja się zastanawiam, czy dałoby się zeskoczyć motocyklem na motorówkę. Czy jest taka opcja? Bo te motorówki tutaj naprawdę duże są. Też mam samolota. Cyk. Można to kiedyś sprawdzić, nie? Czy da się? Myślicie, że się da? Ja płynąłem. Płynęliście motocyklem na łodzi?